Witajcie, jestem Gargamel. Wysłałem się pocztą. Naprawdę. Na serio? Ja was bym oszukał? Wiele osób ostatnio narzekało: hej Gargamel, czemu jesteś taki negatywny? Czemu tylko hejtujesz? Dziś polecę wam najlepszy kanał na polskim YouTubie. I zaraz pomyślicie: Gonciarz, on dostał dużo nagród. Jakubiak, przecież on udowodnił, że na YouTuba można wstawiać porno swoim filmem, w którym przez 20 minut masturbuje się do własnej osoby, tekstami, które sam napisał, płynącymi z ust aktorów, którym zapłacił. Nie, moi drodzy. Myślicie, że Sajfan to jest coś, co was rozwinie? Błagam, najlepszym YouTuberem w Polsce jest... Tomek. I zaraz zapytacie, jaki Tomek? O chuj ci chodzi? Tomek. Tomek ma wszystko, czego nie ma twój ulubiony YouTuber. Kompletnie pusty, powtarzalny i odgrzewany kotlet. Z zagranicy, bazujący na żartach o kończącym się papierze toaletowym. Ale to, co zakończyło ten dzień, przerosło wszelkie moje oczekiwania. I dowcipie, który został przeruchany przez Wajna. Okraszony kolorowymi miniaturkami, przepełnionymi emoji, strzałkami i okręgami. Serio, na co wskazujesz? Hej dzieci, w tym kierunku spadnie telefon. Tak działa grawitacja. Motto Tomka, o którym powiedział mi w sekrecie, to: nie róbmy filmików, róbmy tytuły i miniaturki. Ale pewnie kilka osób powie: hej, ja go skądś kojarzę. Tak, prankuję tekstem piosenki. Spróbuj nie zaśpiewać challenge. Spróbuj się nie popłakać. Spoiler, nie popłakał się. Cały film grzebał palcami w oczach. A na końcu powiedział: trochę się wzruszyłem. Poradnik, jak stracić wzrok przed 30 i... wysłałem siebie... wysłałem siebie w paczce? Na serio? Widziałem wiele takich filmów za granicą, ale wszystkie były fejkami jak chuj, ale... Tomek... na serio? A więc cześć, jest Tomek i witajcie na moim kanale z powrotem. A więc dzisiaj takie tytule: wysłałem się w paczce. I rozrywka gwarantowana. Hej, widzicie? I to jest właśnie rozrywka. A każdy, kto mówi inaczej, nie zna się. Oglądanie, jak Tomek siedzi w kartonie przez większość filmu, to jest to. Z racji tego, że mam karton, bo ostatnio przyszedł mi komputer, pomyślałem, żeby wysłać siebie w paczce na swój adres. Pierwsze trzy myśli, które przychodzą do głowy, kiedy widzę karton. Muszę go wyrzucić? Nie chce mi się go wyrzucać. I chyba narażę siebie na uduszenie w szczelnie zapakowanym kartonie, a moich znajomych narażę na problemy z prawem, kiedy przyłapią nas na tym na poczcie. Ale dostanę 400 tysięcy wyświetleń. Obym się dusił minimum 10 minut i 1 sekundę. Więc tak, po pierwsze, potrzebuję ubrań. Bo długie. Latarko. A, przygotowanie się na wszystko. I co najważniejsze? Woda. I jedzenie. Powidła. Wy jeszcze nie wiecie, ale Tomek podróżuje. Podróżuje od 16 do ranka następnego dnia. Co jest w sumie problemem, bo nawet kiedy paczka jest priorytetowa, ale wysyłasz ją po 15, to idzie 2 dni.
a Tomek wyraźnie wysyła ją o 16:00. Ej, jesteś już na miejscu, bądź cicho. Dobra. Czekajcie, połączę światło. Czemu jestem taki negatywnie nastawiony? Logiczne jest, że wszystkim, co będzie mu potrzebne, jest upita woda, dżem i banany. Nie wiem, czemu ciągle podważam realność tego filmu. Powinienem mu zaufać. W końcu Tomek napisał, że zrobił to na serio i ma ze sobą kolegów, więc oni na pewno będą mieli jakieś nagrania z... Tak, w tym momencie wystąpił problem. Nagrywaliśmy dwie kamery. Jedną z nich miałem ja, a drugą miał mój ziomek. I na nieszczęście, w tej, którą miał mój ziomek, te wideo zostało popsute. Nie wiem, co się stało, mogę wam pokazać. Wchodzę w galerię, wchodzę w to nagranie i patrzcie. No tak, kluczowe nagranie po prostu zniknęło! Przestało działać! Zresztą, powstało dokładnie jedno nagranie z całej akcji. Od zapakowania paczki w domu, poprzez wiezienie jej na pocztę i wysyłkę, twój kolega nagrał tylko jedno nagranie. I przy odbiorze tej paczki też nikt nie uznał, że dobrym pomysłem będzie nagranie... Nie. Już mnie niosą. Chyba już jestem, ludzie. Audio mojego nagrania z telefonu jest w mono. Ale dźwięki poczty są w stereo. Potrzebujesz drzwi? Tak, kurde pan, oczywiście. Już zmierzamy w kierunku najlepszej sceny na polskim YouTubie, ludzie. A dokąd taka wielka paczka? Taki mały telefon posyłamy koledze. No to w drogę. Troszkę... Troszkę umarłem w środku. Tak właśnie wygląda załatwianie spraw na poczcie. Bez ważenia, bez płacenia. No to w drogę. Babciu, a dlaczego masz takie wielkie oczy? Żeby cię lepiej widzieć. Dokąd taka wielka paczka? No to w drogę. Tomek, chłopie, nie dziwię się, czemu spakowałeś tylko banany i dżem jako prowiant na prawie 24-godzinną podróż. W końcu... Ta paczka nie mogła ważyć więcej niż, nie wiem, 10-20 kilo. Nie jestem pewien, ale chyba to, co widzimy teraz, to scena... sikania do butelki. Tomek bawi się ze swoim widzem uczuciami. Umieszcza taką ciężką scenę upodlenia człowieka sikającego do butelki w klaustrofobicznej ciemności z kończącym się zasobem tlenu, po czym nagle ma najśmieszniejszą scenę, jaką widziałem w życiu. Patrzę na snapchacie, jestem już w domu chyba. Tomek zgaduje po geolokacji na Snapchacie, że jest już w domu. Nie po tym, że kurier fizycznie musiałby wziąć karton z jego ciałem, wyjąć z samochodu, postawić pod domem, zadzwonić, wziąć potwierdzenie, że paczka została dostarczona. Nie, Tomek poznaje to po geolokacji. Zresztą dlaczego to twój kolega odbiera cię w twoim własnym domu? I czemu tego nie nagrywa? Czemu dźwięki otoczenia na poczcie były tak zajebiście dobrze słyszalne, że nawet przebijały się do stereo, a po odbiorze paczki nie ma śladu na twoim nagraniu? Czy ty wiesz, jak działa świat? Myślisz, że kurier po prostu podjeżdża, rzuca cię na ziemię i ucieka? Czy ty naprawdę wypiłeś tylko taki mały skrawek wody z 1,5-litrowej butelki przez 24 godziny? Dlaczego robisz te memy na fanpage'u? Halo Debunk, czy to jest możliwe? Czy możesz się dla mnie wysłać paczką do siebie? Cześć, z tej strony Debunk. Dziś wyślę się paczką do samego siebie, bo jak to mówią, do odważnych świat należy.
Siemanko, witam w moim pudle. A, prawie bym zapomniał. Niestety jakimś cudem jedno z kluczowych dla wiarygodności całego materiału nagrań się zepsuło. No, patrzcie, mogę pokazać. Jezus Maria! No odpalaj się no! Ja! Kurier, paczka! Dzień dobry, paczka dla pana. Dobra, pan mi się tutaj podpisze. Ja pierdolę, gdzie ja jestem? What the fuck, man? To co, protokół uszkodzenia paczuszki spisujemy, tak? Są w Polsce trzy filmy z... Wysłałem się paczką challenge. Wysłałem się w paczce. Wysłałem siebie w paczce. Oraz... Paczkę z ludzkimi odchodami wysłał mi oficer policji. I tylko jeden z tych filmów jest prawdziwy. Zgadnijcie, który. Nie wiem, co jest bardziej obraźliwe. To, że powstał taki filmik, w którym starasz się wepchnąć ludziom taki poziom bzdur, czy jakość wykonania tych bzdur. Twój kanał jest jak ironiczne memy o depresji. Niby się śmiejesz, ale tak naprawdę chcesz się zabić. Przyszłość wygląda dobrze. Przyszłość wygląda obiecująco, a ja idę... A mnie nie szukajcie.